Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dermanexto. Witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Life is Strange True Colors. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku rozpoczęliśmy sobie trzeci chapter tej historii i odpaliliśmy świetny plan zdobycia informacji o Diane, który polegał na tym, że wysłaliśmy Ryana, żeby spróbował wyrwać ją na randkę. No cóż, ja sobie też w ogóle zobaczyłem, jak wygląda ta scena ze Steph. Być może jest trochę lepsza, bo Steph jest bardziej pewna siebie, ale kończy się ogólnie taką samą konkluzją, także wątpię, żeby ten wybór miał jakiekolwiek znaczenie. W każdym razie, do czego jesteśmy w menu? No to dlatego, że chcę sobie zebrać to osiągnięcie tutaj. Tylko pytanie, kliknę Open Chapter, o właśnie. I tu widzę, możemy sobie wybrać, właśnie chcemy zagrać to. Replay the scene or its own. On his own to collect achievement. This will not override any of the choices. O, właśnie tak. Czyli to chcemy sobie zrobić. Ja już sprawdziłem w internecie, gdzie się znajduje to wspomnienie, którego nie zrobiliśmy. Wydaje mi się, że teraz też nam gra da opcję skipowania dialogów. Także bardzo sobie szybko przeskipujemy to wszystko, bo już nie chcę po prostu nic zostawiać w tyle. Chcę od razu mieć wszystko gotowe. Dokładnie. Dobra, czy mogę się wrócić tutaj? Mogę się wrócić do baru, dlatego że to właśnie w barze pominąłem znajdźkę. Nie wiem jakim cudem, jak ja to mogłem przegapić. Wydaje mi się, że to powinno być całkiem dobrze widoczne. Mówię, nie wiem jak ja to mogłem przeoczyć, ale zaraz zobaczymy, tylko niech się gra zechce wczytać. Okej. Niestety widzę, że jednak tego przejścia nie naprawili. W każdym razie, musimy podejść tam na drugą stronę kompletnie. I w ogóle mnie naszło, że chyba nie włączymy equalizera, zaraz to sprawdzę. Ale właśnie, mamy tutaj parasol, który możemy sprawdzić, tak więc zobaczmy. I had an incredible mom. And I decided I wanted to be a ranger. She was the first person I told. She said, you're exactly what these mountains need. Bye, mom. Okej, to jakiś parasol, pod którym musiał stać Ryan, kiedy żegnał swoją mamę, która umarła. Losing someone like that, I guess you never get used to it. No zdecydowanie, ale dobra, jak mówię, ja sprawdzę teraz, pozwolicie na szybko, czy aby przypadkiem mi się nie włączył equalizer. Tak, włączył mi się equalizer, także sorry, że tam to było tak nisko i w ogóle cicho. W każdym razie, to tyle, jeśli chodzi o achievement mi się zrobił, tak więc exit to select scene, confirm. To się nam oczywiście zapisało i tak mnie interesuje tylko i wyłącznie tak naprawdę achievement. To, że tutaj nie będę aż tutaj tak się do save'a przypisuje, czyli mamy tutaj wszystko zebrane. Tak więc już kliknijmy kontynuuj i zobaczymy. Chyba teraz mamy nieco otwartego gameplayu, nie? I mamy przygotowywać się do LARPA, wydaje mi się. Na pewno mamy się chyba spotkać ze Steph i mówiła, żeby koniecznie wziąć gitarę, coś w tym stylu. Zaraz zobaczymy, jak nam się tutaj gra wczyta, bo już dokładnie pamiętam, gdzie wyszliśmy w poprzednim odcinku. All right, I need to grab my guitar and the hat that Steph got me. No dokładnie, dobrze. W takim razie też się porozglądajmy tutaj, bo może tutaj się jakieś nowe wspomnienie pojawiło. Warto jest na to patrzeć, bo później można to pominąć, a to jest niefajne. No widzę, że tutaj chyba już raczej nic nie ma. Na dach też raczej specjalnie nie będę iść. Ale dobra, rozejrzyjmy się po nowych rzeczach, które tutaj mamy. Mamy wziąć gitarę, ale to za chwilę. Możemy włączyć sobie muzę, czemu nie? Dobra. Sugar Pie Riot, Brianna Lilac albo Kings of Leon. No niech powiedzmy będzie to. Nie mam tego pojęcia, co to jest. Mam nadzieję, że coś jakiegoś rockowego. Oby. Zaraz zobaczymy, co nam się tutaj puści. Okej, może być. Oj, to chyba będzie scena taka spokojniejsza. Sometimes it's hard to say where Gabe ends and I begin. His job, his apartment, his life here. If there is a seam somewhere, I see it most in Steph and Ryan. In my mind, when we're all together, I can imagine him in my place, and I can watch the scene unfold like a spectator for a life I barely knew. Or, if
I choose instead, I can forget about Gabe and just accept, however improbably, that Steph and Ryan care about me for my own sake, for no other reason. I think I know which one Gabe would prefer. No, generalnie ja mam nadzieję, że się o mnie Ryan i Steph mocno troszczą i ja bym chciał się troszczyć od nich. Proszę, żeby ta gra dała opcję niemonogami. Bardzo, bardzo proszę. Ale dobra, wyjdźmy stąd, starczy chilloutu i słuchania muzy. Mamy rzeczy do zrobienia. Zaraz też sobie w ogóle przejrzymy jeszcze tutaj, bo mamy nowe wpisy również. Leaf Flowers, ok. Mamy właśnie ten festiwal i tam gdzieś ten Ducky był jakiś zaniepokojony tym, tylko nie wiem dlaczego. Tak naprawdę i się tego nie dowiedziałem. Wow. Typhon officially clears Typhon of any wrongdoing in death of local man at the hands of Typhon explosions. Nice. Okej, okay, to ciekawe. Jakiś oficjalny update i oficjalnie jest to wypadek. I co ciekawe, pozostaje dochodzenie otwarte. No spoko. To mamy też Diane, która oczywiście dziękuję generalnie. Ta, niezły wypadek. No cóż, dobra, jeszcze też coś mamy z naszego baru. Zobaczmy. Aha, dobra, będzie po prostu wcześniejsze zamknięcie, żeby po prostu hostować LARPa generalnie. Spoko, jeszcze SMS-y. Wow, mnóstwo ich, okej. Okay. Od Riley. Gdzie jest coś nowego? Okej. Okay. Tego jeszcze nie widzieliśmy. O, dobra, okej. Okay. Zobaczmy. Co ciekawe, pomagała dla swojej mamy w kwieciarni, z tego co widać. Generalnie. Randomowe pytanie. Czy jesteś Princess Shushu 2539? Szkoda, że nie 2137. Generalnie. I znalazła nas jakoś. Ciekawe. Pokazałaś mi Szuszu, kiedy cię odwiedzałam, tak? I 2539 to Alex na telefonie. O Boże. Ale jest hakerka. No to dobrze, że Ryan zaniósł jej tego pendrive'a. Może coś rozkminić takiego. Dobra, w tym widać jest. Dust and Daylight. Jestem ciekaw na bazie czego. Aha, to jakiś JRPG, to nie mam żadnego pojęcia. To musi być jakieś nawiązanie do Square'ów, bo oczywiście Square'y to wydają. Generalnie. No spoko. Ciekawe. Fajnie, że tutaj jakieś te interakcje takie poboczne są. Szkoda, że w takiej formie tekstowej, ale zawsze to coś. Generalnie. Spoko. O, i się umawiały na nagranie i zajebiście. Zajebiście. I się ogólnie z Riley spotkały. Dobra, Steph. Co tam ze Steph? O Jezus Maria, tutaj też pewnie będzie. Pewnie tego będzie dużo. Oj, zdecydowanie. Tego chyba też jeszcze nie czytałem. Tego też nie czytałem. Oh my god. Dużo. Okej, okay, to było już. Spoko. Co my tu mamy? A, dobra. Jakieś umówiliśmy się na grę w ten foosball cały. No dobra. Trochę się wie tutaj ten. I fajnie, że się chyba spotkały na to granie. Chyba tak, chyba się spotkały, zajebiście. I się umówiły Tunnels and Chambers Game. Nie mam tego pojęcia, co to jest. Okej, okay, ale też jakiś roleplaying z tego, co tutaj... z tego, co Steph napisała. No spoko. Co my tu jeszcze mamy? Okej. Okay. A, i to już było umówienie się na to spotkanie, od którego zaczęliśmy ten epizod, wydaje mi się. Albo i nie? Chyba nie. Dobra, nieważne. Spoko. O, i zapraszała nas na granie trochę na gitarze. No spoko. Ja bym poszedł, ale nie wiem, czy się zgodziła w końcu. Ale chyba... Tak, chyba się zgodziły. Znaczy, Alex się zgodziła, tak? I się gdzieś tam spotkały, żeby trochę pograć. Oczywiście Steph na perkusji, a Alex na gitarze. No spoko. Fajnie. Czyli coś pewnie będziemy ogarać. Były w trailerach sceny, gdzie tam Alex śpiewa. Także
O wow, nawet jest group chat dla Steph i dla Ryana. O, świetnie. Okej, dobra. Mnóstwo tego czytania, generalnie. Okej, to już było, wydaje mi się. Tak, dokładnie. Gdzieś tam też się umówili na jakieś spotkanie. Late Night Research, okej. Bardzo ciekawe. Jakiś spacerek po górach. Widzę. My assy hurts, po czym? Aha, po tym tym, po tej wspinaczce. Dobra, spoko. Niech będzie. I to tyle, tak naprawdę nic więcej ciekawego nie ma. Co ciekawe, Magda nas napisał. O, okej. Dziękuję nam oczywiście za pomoc. Generalnie. Spoko. Charlotte też coś napisała. Tylko nie wiem. No dobra, trochę tego jest. Nie wiem, co już czytaliśmy. Okej, dobra. To już na pewno było, bo to jest sama góra. Chwali nasz speech na moście. Zajebiście. O, i znowu Diane ją odwiedziła. To ciekawe. Jakieś pewnie znowu dokumenty jej podrzucała do podpisania. I widzę, że spotkaliśmy się z Charlotte na jakąś kolację. Spoko. No trochę, jak było powiedziane, minęło czasu od tych wydarzeń z poprzedniego EPA. Także tutaj trochę socjalizacji widzę. Alex miała generalnie. No i co ciekawe, zajmujemy się też czasami Ethanem, z tego by wychodziło. No spoko. Oj, widzę, że się bardziej regularnie spotykają z Charlotte. Spoko. Dobra. O, i co ciekawe, pytała się o te żelki z Marysią. No spoko. Czyli Just Snacks, okej. Okay. Czyli co, czyżby jej zaszkodziły te żelki? Pewnie tak. W sensie dla Alex generalnie. Spoko. O, widać, że tutaj Alex była bardzo, bardzo na haju. Zdecydowanie. Ciekawe, ciekawe. No dobra, okej. I jeszcze Steph i Ryan. Oh my god, to jest cała nowa konwersacja, nie? Ciekawe. Aha, take the Tython thread. Okej, spoko. Czyli tak nazywamy polikułowy group chat. Spoko, spoko. A, i tu będą oczywiście podpisy. Kto to pisze. Ta, już tu się Steph wprasza do nas. Zajebiście. Nice. Fajnie, że się właśnie z tą dwójką cały czas spotykamy razem. To jest słowo klucz tutaj. Wydaje mi się. No, tu Steph się chciała wymywać do biura. Świetnie. Zajebiście. Nice. No, po prostu Steph jest niesamowita. Okej. Okay. No i tu już chyba nic więcej nie ma. Okej. Okay. Tak więc cóż, po przeczytaniu tych wszystkich wiadomości, trochę nam to zajęło, jeszcze się rozejrzyjmy tutaj, chociaż wątpię, że coś nowego się pojawi, ale mamy charakter sheeta naszego, Wow. Steph is a rockstar for putting this together. Ethan is gonna flip. Okej, okay, dobra, ciekawe. Podstawy LARPA, to jest jakaś instrukcja, tak? Spoko. O, i tu jest nasza karta postaci. Mamy naszą Alwyn, półelfkę barda na pierwszym levelu. Spoko. Untuned chord, jeden damage. I mamy ta Helix Serenade. Spoko. Zajebiście. Też mamy trochę tego backstory, ale już nie będę tego wszystkiego czytać. A, dobra, okej. Okay. I tu mamy pozostałe też karty postaci. Thaynor, i to chyba go będzie grać Ethan, wydaje mi się. Okej, okay, tu mamy rozrysowaną mapę LARP-u. Spoko, to jest oczywiście Haven. Dobra, spoko, fajnie, fajnie, że to mogliśmy sobie już teraz zobaczyć. O, mamy te żelki. Wish I'd taken Steph's advice. Ugh. Only eat one of these at a time. No to po zjedzeniu pięciu zdecydowanie mogło to źle wejść. Nie zdziwiłbym się. Steph, I will murder you. Okej. Okay. Open mic night. O Boże. Normalnie te lake all over again. No spoko. Od Jedi informacja.
No pewnie w końcu będziemy musieli zagrać gdzieś przed publicznością. We're one step closer now. O, okej, dobra. Tu jakieś tropy badaliśmy. Chyba, jeśli chodzi o właśnie Tython. Zdecydowanie, że trochę rzeczy jest do zrobienia, ale no, najważniejsze jest teraz oczywiście Diane. Mamy Gnoma. A housewarming gift from Eleanor. She said Gabe loved these little dudes. No sunglasses, though. Life in Haven would be a lot worse without these two weirdos. Plus jeden, plus jeden. O, nasza kapliczka mała. I don't even know if I'm doing this right, but it felt like I had to do something. Czy w ogóle laptopa możemy użyć, czy nie? I found some really cute photos of Gabe and Ethan on this thing. A, bo to jest... Aha, to jest chyba Gabe'a laptop, okej. Okay. Dobra, otwórzmy skrzynkę, tu jest pewnie kapelusz. Znając życie. Też możemy spróbować pójść się przebrać. Jestem ciekaw, czy jakieś nowe stroje mamy, chociaż to jest spoko. There it is. Dobra, co my tu mamy? Mamy ten kapelusz. Mamy też kluczyk. Oh, hi there. Now, what do you unlock? Nie wiem, ale oczywiście go biorę. Tam coś jest na nim napisane. Podejrzewam, że dałoby się to odczytać. Half person, half dump truck. I feel you. Yeah, I don't need to know what that was for. Another one of Gabe's hidden cans. Dork. Steph knows how to LARP on a budget. I hope Ethan likes it. Oh shit. The feather on the hat must have fallen off. Maybe I can find it. Gabe's last effects from the coroner. Pike dropped it off a few days ago. Guess I've been avoiding looking through it. Okay. O, dobra, czyli od razu to otwieramy. W ogóle Alex wygląda so hot w tym kapeluszu. Wow. You can take the kid out of juvie. No, proszę, mamy lockpick, jakbyśmy gdzieś potrzebowali. Chociaż wątpię, że umie z tego Alex korzystać. Okej, okay, kolejne klucze. Oh. Okej, okay, od Charlotte notka. One match left. I don't know why, but this must have been really special to Gabe. Ciekawe dlaczego. No dobra. Never know when you'll need a light. I'm not giving up yet, Gabe. I better find that feather. Steph is a stickler for details. To pytanie, gdzie my to znajdziemy? To jest świetne pytanie. Bo nie wiem szczerze, gdzie by mogło tutaj być piórko, żadnego nie widziałem. Jeszcze spróbuję się przebrać. O, możemy odblokować sobie tą, co ciekawe, skrytkę. Podejrzewam, że tam będzie piórko, ale zobaczmy, bo może nie. Może to coś dodatkowego? This must have been Gabe's. Dobra. To ciekawe, mamy jakiś prywatny notatnik zamknięty pod kluczem, który należał do Gabe'a. To ciekawe. Miał kupić nowego bonga dla Kevina, miał przeprosić Zoe, miał gdzieś zadonatować do jakiegoś Lawrence Detention Center, przeprosić jakiegoś Ire. It's a long list. And I bet he would have gotten through it. Okej, okay, w ogóle, no, chciał dla bardzo dużej ilości osób w ogóle coś przebaczać. To ciekawe. Wow, Gabe. Still finding ways to break my heart, huh? No niestety. Dobra, weźmy sobie jeszcze, zobaczmy, czy mogę się przebrać w coś fajnego. Jezu, jak ono zajebiście w tym wygląda. Czy ja mogę? Aha, dobra, jak sobie tak kliknę, to mi się podejrzy. Nie, to mi się najbardziej podoba. Niech zostanie w takim razie ten defaultowy strój. Pytanie, gdzie może być to piórko? Nie mam bladego pojęcia. Tu już raczej nic nie mogę potwierać, mam jakieś notki. One day, I'll stop being a freeloader. For now, I'm just grateful. Nie wiem, czy mam iść na górę szukać tego piórka? Maybe. Mogę wziąć też od razu gitarę.
Oh yeah, przez plecy, nice. Kurwa, zajebiście, naprawdę będziemy wyglądać jak Bart. Oh fuck, zajebiście po prostu. No dobra, a tylko gdzie szukać tego? O, piórko, proszę. Pięknie, kurwa, pięknie. Alex the Bard, ready to serve. Time to head out. Dobra. Okej. Wait, czy myśmy już to czytali? Tak, chyba tak. SOS. O. Że niby Ethan nie chce? O. To niedobrze. No dobra, musimy się z nim spotkać w takim razie. Koniecznie. Dobra, no to jako potężna Bard Alex spadamy stąd. No już chyba tu nic nie ma, na górę tam też nie będę ich szukać znajdziek, bo raczej tam też nic nowego nie znajdziemy. Tak więc wyjdźmy stąd po prostu. Ja najwyżej może później spojrzę po prostu, gdzie te rzeczy są poukrywane na razie, chodźmy, będę się starać je odkrywać tak naturalnie w toku gry. Bo teraz nam się też odblokuje pewnie kolejna część Haven na ten LARP. No i ogólnie zobaczymy. Co tam się podzieje. Na razie pewnie naszego śledztwa mocno nie będziemy kontynuować, bo nie będzie jak. No chyba, że Riley szybko ogarnie tego pendrive'a. Hej. I don't need, like, cheering up or whatever. Okay, so maybe this wasn't the most subtle idea, but... I'd be pretty bummed if I didn't get to play my first LARP with you. I do want to do this. It's just... Everyone's been working so hard. And if I'm not happy, they'll all be disappointed. No to jest walid strach generalnie. Dobrze, możemy go wyczuć mocą. Must be weird having a bunch of adults pressuring you to dress up in a costume and act like you're having fun. Yeah. Especially my mom. She always looks so sad. 'Cause I'm like bummed out. But I can't just pretend. So don't pretend. Just be yourself. Or yourself with a foam sword and a funny hat. But what if I'm still, you know, not having fun? Then don't. That's fine too. No one will be disappointed in you for being you. All right. Steph, podejrzewam, będzie trochę smutno, bo się przyłożyła dziewczyna do robienia tego. But I don't want to do it alone. You have to help me. Of course. No dobra, udało nam się go przekonać z małym użyciem mocy i lekką manipulacją psychologiczną. No, okej, niech będzie. To co? Zaczynamy LARP? Thanor, the Monster Slayer! Thanks to the gods and all the heavens you've come. I am in desperate need of a great hero. Could you be the one? Please, tell me of your exploits. There's a bunch of stuff. Maybe my bard can sing something about me. Oh, sure. A kraken ate a city every year until it died on Thanor's spear. My goodness,
So, you must be Thanor's bard, Alwyn, whose songs have magical powers. It sounds like you are exactly the heroes I need. My name is King Tabor. The age of monsters has come upon my kingdom. Horrible creatures stalk the streets. My people live in constant fear. But there's hope. An ancient prophecy describes three mysterious gems, known as soul jewels, that can save us all. I need you to go search the kingdom, survive whatever's out there, and bring me back those jewels. Do you understand? Yeah. Yes. Good. Then you must go, now. My people are counting on you. Should we start with the main road? Okay. Time to find some jewels. Dobra, ale wpierw musimy posiedzieć na telefonie, bo coś tutaj piszą. Okej. Znowu mamy generalnie coś o tym Spring Festivalu i to jest z tej firmy kwieciarskiej Eleonor generalnie. No spoko. Coś jeszcze tam było. Chwilę. Też mogę charakter Sheeta zobaczyć. Być może tam będzie jakaś podpowiedź, co mamy robić też trochę. Maybe. Zobaczymy. A, dobra, to mamy chyba napisane. Tak. Magpie Emporium. Okej, okay, czyli tam mamy gdzieś podejść, bo to gdzieś było. So you're seriously Alwyn? Don't you recognize me? Oh. Yeah. Of course. It's been a long time since Carneris. Exactly. Those were good times, huh? Except for the spiders. Yeah. Okej, okay. Luknijmy sobie na tego character sheeta. Tu gdzieś była mapa, nie? Tak. The King's Road. Okej, okay. High Majesty Summer Castle. Czyli musimy iść na główną drogę. I gdzieś tam, w tą część miasta. Dobra. To ciśniemy. Nie wiem, jak bardzo mam się rozglądać. O, co ciekawe, czy jesteś NPC-em? Nie, nie jesteś NPC-em, dobra. Jesteś tylko obserwatorem. Okej. It's a wolf. A dire wolf. Shit, what do we do? I think we have to fight it. No dobra, to co, mamy walkę? Czyżby była... Tak, proszę bardzo, mamy to w tym zajebistym widoku. Świetne. Dobra, to co, w ogóle zobaczmy, co my tu mamy, bo mamy tak, jeden damage tutaj. Możemy podwoić atak Thanora. Dobra, to zróbmy tak, że weźmiemy sobie wpierw Alex, weźmiemy magię i weźmiemy sobie to. Stirring him! Double Thanor's next attack! Boże, świetne, to jest zrobione. Dobra, Ethan, teraz ty lecisz. Atakuj. A mogę zobaczyć twojego character sheeta? O, nie mogę, szkoda. Nie wiem, jakie ty masz umiejki. Dobra, to weźmy... Burning Blade, płonące ostrze. Burning Blade! Two damage, and you're on fire for the next two turns. Ah! Two damage! Ah! I'm still on fire. Dobra, fajnie, bo to ten trochę go tam. A czemu nie mam w ogóle pokazanego nigdzie życia wilka? No nic, dobra. W takim razie co, znowu to samo? Tak, znowu to samo. Weźmy najpierw buffa dajmy. Stirring him. Double Feanor's next attack. Dobra, i dawaj, tylko tym razem robimy zwykłe dźgnięcie. Four damage. Dobra, za 4 punkty damage'u, nice. O, i to tyle. O, łatwy wilk. Spoko. Nice. Loot. I proszę, udało nam się zlutować. I learned a magic attack. One damage to allies. Better be nice to Thanor. O, okej, okay, to ciekawe, Fire Blast. 3 damage dla przeciwników, ale też 1 damage dla sojuszników.
I raz na walkę. Spoko, dobra. Zajebiście, nowy skill. Let's keep going. What do you think this key is for? Maybe it unlocks something in one of these stores. Zaraz zobaczymy. Oh, I must look like such a goofball. So much for being hot. Hot and goofball are not mutually exclusive. At least in my book. Co ciekawe, mogę go podrażnić. How do we know for sure it's dead? Should we tickle it? Stop it. Be serious. No, czemu? W ogóle jeszcze dolara chyba nie zebraliśmy. I swung over the top once. No way. Prove it. I'll give you a dollar if you can. I did. I don't have to prove it. I'm gonna tell my mom you called me a liar. Gabe, you would have really had fun with all this. No dobra, to tyle. Znaleźliśmy przy okazji wspomnienie. Dobra, to co? Ruszamy dalej w takim razie. Tutaj chyba nic więcej dodatkowego nie ma. I tutaj gdzieś wychodzimy. Tutaj też chyba NPC-tów nie ma żadnych. Go to the peach. It's cute, right? Peach ice cream cake? I don't know. Mamy tą parkę od lodów i jakiś scroll. I want something. Oh, I bet we can use that. Okej. Okay. Zwój leczenia. Spoko. O! Zajebiście. Usuwa wszystkie efekty, healuje na maksa. Można go użyć tylko raz. Dobra, to w jakiejś kryzysowej sytuacji trzeba będzie o tym pamiętać. Whatever. What is that? It's a magic scroll we can use in fights. Oh, awesome. We should find as many as we can. No, taki będzie plan, mój drogi. Ale dobra, słuchajcie. Naszą małą sesyjkę, nasz mały LARP zakończymy sobie w odcinku kolejnym. A tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.